Cześć Wam wszystkim, z tej strony Pana się na wam kolejny odcinek z Clash Mini, moi drodzy, i pewnie się zastanawiacie, dlaczego jest odcinek z Clash Mini, a nie z jakiejś innej gry. Na przykład z Brawl Stars czy z Fall Guysa, bo to teraz głównie nagrywam, moi drodzy. E, a jest odcinek z Clash Mini, bo po pierwsze tak jak mówiłem ostatnio, ja nagrywam te gry, w które gram i Clash Mini jest to gierka, w którą gram już no dosyć długo. E, jest to gra od Supercela, moi drodzy, mogę wam to za chwileczkę pokazać, bo się zalogujemy do gierki z powrotem. Zobaczcie, wchodzimy do gierki, mamy napis Supercell i mamy tutaj Clash Mini moi drodzy No i tak jak mówię jest to kolejna gra od Supercell'a Która moi drodzy w tym roku wyjdzie globalnie I jestem w stanie na 99% wam powiedzieć, że tak będzie Dlaczego? Dlatego, że jest to moi drodzy gra, która jest już w becie ponad rok Ponieważ nawet ostatnio był quest na takiego oto fajnego gifa Taką emotkę można powiedzieć z moi drodzy goblinem Który rzuca ciastem Jest to z okazji moi drodzy roku bety no i moi drodzy, Brawl Stars był trochę ponad rok w becie, później wyszedł globalnie. Bardzo dużo pozmieniali w tej gieradce. Na przykład Kairos nawet nagrał odcinek, kiedy gra wyjdzie w becie i oficjalne konto Clash Mini jakby podało dalej ten filmik, więc no to że ona wyjdzie globalnie jest w 100% pewne, a teraz mogę wam pokazać dwie takie no możliwe daty, kiedy to może wyjść tak moim zdaniem. Ja nic nie wiem. Ja nawet nie wiem czy ona wyjdzie globalnie od Supercella, więc jeżeli chodzi o to, że ja współpracuję z Supercelem, no to nie wiem od nich nic. Kompletnie nie wiem nic od Supercela. Są tylko i wyłącznie. Moje tutaj przemyślenia. Więc tak, moi drodzy, jest tutaj aleja pucharków, która się resetuje za 54 dni, jak widzicie. Jest to koniec sezonu, nie wiem do ilu wtedy spadnę. Ja ją całą przeszedłem. Mam 1974 a ona się kończy na 1150. Top 1000 na świecie jest powiem wam, że trzy koła, więc mi 1000 pucharków brakuje do top 1000 na świecie bardzo dużo w tą gierkę gram. I moi drodzy, pierwsza rzecz, jaka może być, to to, że wyjdzie. Globalnie za 54 dni, czyli jak skończy się ten sezon. To jest tutaj, moi drodzy, mój pierwszy trop. Ewentualnie, jeżeli nie wyjdzie wtedy, to w kolejnym sezonie. Na 100% nie wyjdzie w środku sezonu, więc szybciej niż za dwa miesiące ta giereczka moim zdaniem nie wyjdzie. Za dwa miesiące będziemy mieli marzec, a z tego co pamiętam, to Clash Royale, e, jak wychodziło, no to ono też właśnie wychodziło gdzieś w marcu albo w kwietniu, coś takiego, więc moim zdaniem, to, że ta gierka wyjdzie za 54 dni jest możliwe, e, chociaż, no nie wiem, bo brakuje tu dużo rzeczy, nie ma battle loga moim zdaniem fajnie by był battle log ale dużo rzeczy zmieniają, niedawno też był kolejny yy, balans więc coś tutaj ogarniają jakieś rzeczy, minipass wleciał, kolejny sezon minipassa, którego nie kupiłem ostatnio, wbiłem całego, nawet było na jednym z odcinków, możecie zobaczyć, teraz jestem przy poziomie 8, no ale mam jeszcze cały miesiąc, bo to miesiąc trwa, więc na spokojnie to wbiję nie wydałem jeszcze nic w tej gieretce. wszystko co tutaj widzicie zdobyłem samemu maksuję sobie konto, mak wymaksuję. Royal Championa to są Herosi, i tu macie Minisy, więc jakby. Dek się składa z moi drodzy pięciu minisów oraz jednego Herosa. Ja mam wymaksowanego Royal Championa, do niego skina. Mam też skina do Barbarian Kinga, którego wydropiłem z takich fanboxów oraz mam skina do Shid On był na y, tutaj, jak ukończycie całą aleję, no to macie tego skinka, więc spokojno i resztę sobie maksuję bo Herosi moi drodzy, w, w przeciwieństwie do minisów, im się nie resetują gwiazdki. Tutaj jakby każdą postać możecie zapgrejdować na 3 gwiazdki, każda gwiazdka to jest jakiś atak. Tutaj mamy Barbariana w skinie, oczywiście Kurczaka, bo mam super cel ID zrobione. I moi drodzy, co sezon się resetują i takie nagrody dostajecie. Ja mam 74 gwiazdki, więc dostanę takie nagrody, jakie tutaj są, czyli 10 tysięcy golda, 180 ranket coins, znaczy krystal coinsów, sorry, ale kiedyś była nazwa ranket coinsy. 50 tych takich do ulepszania herosów 35 i 20. Te różne moi drodzy rzeczy tutaj do upgrade'owania, te crown szarcy różnego poziomu, to zależy, który macie poziom na danym herosie. Na przykład jak ja mam tutaj poziom 15 to już nie mogę upgradeować, ale jak mam poziom 13, to widzicie, są takie fioletowe. Ale za to na Shield Maidana już są te złote, a na wcześniejsze, na przykład chyba na ten będą o, takie właśnie, więc w zależności który macie poziom, to różne wam są potrzebne. Mamy oczywiście sklep, jak to w każdej grze Supercela. Kodu panda jeszcze nie ma, ale na pewno będzie jak wyjdzie gra globalnie, więc pamiętajcie o kodzie panda w grach Supercela. No i co mogę tutaj powiedzieć, mam takiego fajnego skina do Magic Archera nie wiem czy go dzisiaj nie kupię, bo fajnie wygląda, a no mam do trochę tych rank, znaczy ranket, krystal końców, czemu mówię ranket, kiedyś się używały je, żeby wbijać pucharki, więc przez to mi się tak już zapamiętało, więc nie wiem czy go nie kupię, może go kupimy, zaraz walniemy jakąś giereczkę szybką, no i moi drodzy są tutaj jakieś fanboxy i... Toy boxy, toy to odblokowanie postaci, fanboxy są do jakichś emotek, emotek mam kilka, bo kupowałem sobie te fanboxy, ale więcej już nie wydaje, bo chcę zostawić sobie trochę gemów, zobaczyć co z tego wyjdzie, no i dobra, do... kupmy już tego skina, zobaczymy co z tego wyjdzie, walimy sobie tego zadymiarza, kupujemy moi drodzy skinek, pierwszy skin chyba kupiony, Syntrel skin do Magic Archera, Magic Archer bardzo fajna postać, którą gram, więc już sobie ubierzemy tego zadymiarza naszego. Dobra, mamy go. No fajnie on się prezentuje. Podoba mi się. Mamy już drugiego skina, tak naprawdę. Trzeciego skina w moim deku, bo mam do Royal Championa. Oczywiście za daily logowanie się. E, a jeżeli chodzi o e, Skeletona, sk sk to jeszcze mam takiego skina, którego dropłem z fanboxa, ale ten mi się bardziej podoba, więc tego używam. Dobra, gramy Rumble. Rumble to jest tak, że mamy 8 osób. Jest taka drabinka. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Duel, no to jeden na jeden gramy. Wolę Rumble. Na aktualnych moich pucharkach. Wcześniej grałem dużo e, dueli, ale e, teraz jest ciężko wygrać duel. Teraz jest ciężko wygrać duel na prawie 2000 pucharków, więc po prostu wolę sobie grać Ramble, bo tutaj raz gram z jednym zjałkiem, raz gram z drugim i te deki się różnią i. Jak ktoś ma jakiś deck, co cię kontruje, to łatwiej jest, jakby przeżyć. No, nieważne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiem wam tak, że widzę już średnio ten pierwszy meczyk, ale no, zobaczymy. Wrzuciłem sobie Walkirię na pierwszą gwiazdkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lecimy. Może uda mi się też bić 2000 pucharków w tym odcinku. Bardzo fajnie by było, gdyby mi się udało. Przerzucił mini PK. Dobra. Okej, okay, fajnie tutaj obija ta Valkirię, ale ona, no, nie ma szans przeżyć. Walnie mój. Nie, nie walny. Dobra, przegrałem. Bo niestety ten jego czempion, jak widzicie, szkieletonki. King, no to on robi tak, że e, zabiera mi ten ult taki widzicie, pod moim paskiem życia jest taka, taki mały pasek niebieski To jest taki można powiedzieć, że ult e, No i niektóre postacie mają, niektóre nie Każdy champion oczywiście ma, czyli heros inaczej mówiąc A te minisy no nie każdy je ma Zobaczcie mam w ogóle grupę z samymi tymi skeleton kingami No to będzie lipa Chyba będzie minus tutaj pucharkowy Tak mi się wydaje, ale no zobaczymy co z tego wyjdzie Może być średnio, grubego sobie wrzucamy, bo on jest dosyć dobry i tutaj co ja bym jeszcze wrzucił, kurczę, no ja bym może Kurde, wrzucałbym to A wrzucę beczkę Wrzucam beczkę wywalone Niech będzie beczka, zobaczymy co z tego wyjdzie Rzucamy sobie tak yy, i dajmy sobie, nie wiem, jakoś tak, bo w sumie jak Walkiria się zrespi, bo do beczki wpada, moi drodzy, ta postać, która pierwsza zostanie porobiona. Jako, że mam Walkirię na dwóch gwiazdkach, to jak pierwszy mi porobi Walkirię, to nawet spoko bym powiedział. Więc, yy, więc nie najgorzej, ale no zobaczymy, zobaczymy, jeszcze tutaj poleci rakieta zaraz, co może być średnio, bo ta rakieta może mi tutaj sporo zadać, ok? no i niestety chyba przegrałem, chyba przegrałem, chociaż nie, porobię, porobię czempiona. Porobię czempiona, jak porobię jego czempiona, to już będzie dobrze. Nie, dobra, przegrałem. Dobra, odpadam. Odpadam z Rambla, bo przegrałem dwie pod rząd, a tutaj, żeby przejść dalej, no to trzeba wygrać minimum dwie, a są trzy mecze, więc jak już przegrałem dwie, to nie ma opcji przejść dalej, więc y, widzimy się, moi drodzy, w kolejnej gierce, bo teraz już będzie taka honorowa runda. I widzimy się w kolejnej grze. Dobra moi drodzy, mamy tutaj kolejnego rambla, zobaczymy, co uda się tutaj ogarnąć. Chciałbym bardzo fajnie sobie tutaj wrzucić tego archera, ale na razie mi się on za bardzo nie przyda przeciwko Royal Championowi Więc ja postanowię sobie wrzucić tutaj grubego, bo on jest dobrą kontrolą na Royal Championa i wrzucimy sobie coś takiego, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsza runda, jakby się udało wygrać, to by było fajnie, bo potem już tylko jedną wystarczy ugrać i będzie git. Więc zobaczymy. Ma on tego bowlera. Bowler ma tutaj bardzo fajnego skinka. Podoba mi się ten bowler-rekin taki. E, I kurcze pojeczone. Chłop mnie porobi najprawdopodobniej. Chociaż. Chociaż mam jeszcze szansę, Imo. Mam jeszcze szansę, moim zdaniem. Myślę, że jeszcze jest szansa, że tutaj zwyciężę. Tylko muszę nadawać ulta. Ok, raz się Nie, przegram, przegram, chyba. Chyba przegram. No, niestety przegrałem. Kurczę, lipa. Znowu pierwsza rundę przegrana. No widzowie tutaj tak wygląda, że czasami walę dwa winy pod rząd, i mam plus 60 pucharków, a potem przegrywam z 5, więc no to nie jest tak, że tutaj możecie cały czas wygrywać, dosyć ciężko już jest na 2000 pucharkach yy, i no tak to mniej więcej wygląda. Dobra, wiecie co, wrzucimy sobie coś takiego, nie będzie to najlepsze, co mogę tutaj wymyśleć, ale wrzucimy sobie to, bo myślę, że to spoko może zadziałać. Dobra, i zróbmy coś takiego, okej, okay, dobra, dajemy ready, zobaczymy, jeżeli mi uda się teraz ziomka pokonać, to jeszcze mam szansę wyjść z grupy, a jak wyjdę z grupy, no to tam już są dodatkowe pucharki, więc fajnie by było, jakby się udało tutaj wyjść na spokojnie. Magic Archer, zobacz jak wygląda, chciałem wam przede wszystkim pokazać tego Magic Archera i naprawdę fajnie się on prezentuje, podoba mi się ten skinek, więc fajnie, że go kupiłem. Okej, okay, dobra, Z, mój Royal Champion niestety padł i niestety on zostanie porobiony po raz kolejny, więc przegrałem drugi raz. No widzowie, coś mi nie idzie. Chyba 2000 puchów jednak nie wbiję na tym odcinku, chyba wbiję poza odcinkiem, ale przede wszystkim chciałem wam pokazać, jak wygląda ta giereczka, moi drodzy. Yy, I czy ta gierka wyjdzie globalnie. Aktualnie nie jest ona jeszcze w, dostępna w Polsce, więc jak wchodzicie sobie w App Store czy w Google Store, no to niestety nie możecie jej pobrać, jak wpiszecie Clash Mini, bo jej nie ma. Trzeba troszeczkę nakombinować tutaj, żeby ją pobrać, w zależności od tego czy macie iOSa czy Android'a. Poradniki są na YouTube, możecie sprawdzać, ja nie będę tego tłumaczył, bo jest to dosyć skomplikowane, ale jak ktoś bardzo chce, no to bez problemu powinien sobie poradzić. No i dobra, zagrajmy sobie tą honorową rundę, którą i tak przegram. Rzućmy sobie może to. Myślę, że to jak będzie odpychało Barbarian Kinga, to może coś z tego wyjdzie ciekawego. Oczywiście tutaj nasz Magic Archer w rogu. Fajnie się prezentuje ten skinek. Napiszcie w komentarzach jak wam się podoba, ale dla mnie naprawdę spoko skinek. No i to będzie już ostatni mój mecz. Tak czy jak dostanę minus 5 pucharków znowu, bo no odpadnę już z tego rambla bo przegrałem dwie rundy pod rząd więc tak czy siak już tutaj nic nie zdziała to jest taka honorowa ale wydaje mi się, że go pokonam teraz no wydaje mi się, że to będzie zwycięstwo tak jest no wiecie, to tak wygląda, że dwie przegrać potem wygrywać na ziomka, który wygrał dwie. To jest dosyć skomplikowana gra, to są takie szachy trochę, bo bardzo trzeba tutaj uważać, gdzie się stawia jaką postać, trzeba wiedzieć, co dane postacie robią. I no, dzięki temu możecie tutaj naprawdę zajść daleko, ja już mniej więcej ogarniam tą grę, tak moim zdaniem, troszkę już tych meczy porozgrywałem, więc coś tam wiem, nie wiem jeszcze jakie są wszystkie ataki wszystkich postaci, bo jest tych minisów trochę, ale mniej więcej ogarniam, fajnie mi się gra, bardzo fajna giereczka i mam 44 tysiące golda, to jest mega dużo moim zdaniem, 400 gemów prawie i 500 krystal coinsów. Poziom konta, moi drodzy, 19. Jak widzicie, mam 400 zwycięstw i total gierek mam 977, i to są duele, czyli te gierki 1v1. A teraz gram Ramble. Ramblów mam, moi drodzy, 164 w sumie. 86 razy wyszedłem z grupy, czyli jakby doda dostałem dodatkowe pucharki i 25 razy skończyłem pierwszy, więc wydaje mi się, że statystyki nie najgorsze. Na początku też dużo nie ogarniałem. Jak już stworzyłem sobie swój deck, tak jak teraz, to wydaje mi się, że fajnie mi idzie. No i co, moi drodzy? Myślę, że to by było tyle z tego odcinka. Tutaj mogę zabredować Wave Mastera, ale tego na razie nie będę robił, bo chcę wrzucić jeszcze Monka i Countnesa. A później no, Shida Maidana chcę wrzucić na dziesiąty. Dzięki temu potem te fioletowe punkciki będę używał na niego, a później się zajmę tymi. Dobra, nieważne, moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. A jeszcze, jak ktoś gra, no to możecie wbiec do mojego klanu, oczywiście. Code Panda, nie będę tutaj nic pisał na razie. Proszę bardzo, jestem pierwszy w klubie. O, Bartix tutaj jest nieaktywny, więc cyk. Wywalamy sobie jeszcze, możemy na szybko wywalić tutaj nieaktywnych. Kolejny ziomuś nieaktywny, więc ja tutaj. Sprawdzam czasami, teraz dawno nie sprawdzam. O kurcze, 17 dni aż no to oczywiście, że leci kik. Więc możecie wpadać, moi drodzy, do mojego klanu. Zrobię trochę miejsc, więc pewnie powbijacie. Więc mamy 24 osoby na 30, no około 20 pewnie będziemy mieli jak wszystkich wyrzucę, więc jak coś, moi drodzy, to wpadajcie code panda, zapraszam. I to by było na tyle z tego odcinka, więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, jeszcze łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Lecimy po 250 tysięcy subskrypcji no i moi drodzy, na 99% pewny jestem, że ta gierka wyjdzie globalnie w tym roku, dlatego warto troszeczkę nakombinować tutaj i sprawdzić na YouTube jak pobrać tą giereczkę, bo no, jak wyjdzie ona globalnie, to każdy będzie w nią grał, będzie tak samo jak z Brawl Stars. Ja grałem w Brawl Stars od początku, dzięki temu miałem praktycznie przez jakieś dwa lata wymaksowane konto. Teraz staram się robić to samo w tej grze. Więc jeżeli wy też chcecie w kolejnej popularnej grze Supercela mieć maksowane konto, no to należy właśnie zacząć grać już w Becie. Dlatego pobierajcie sobie tą gierkę. Macie poradniki na YouTube jak pobrać Clash Mini, więc bez problemu sobie dacie radę. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.